Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie z tej strony Demo i witam was chyba w 12 odcinku z naszej serii Dark Souls Wyzwanie. I jak zapewne się domyślacie, po miejscu, w którym teraz właśnie jestem, szykuje się pojedynek w tym odcinku z najbardziej epickimi bossami chyba do tej pory, z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć, a mianowicie z Ornsteinem i Smaugiem, czyli z tymi dwoma bossami w Honor Londo. I słuchajcie, kilka informacji. Jestem człowiekiem dlatego, że ulepszałem sobie ognisko. Ulepszyłem do stanu, jak mam 15 potionów tylko, ponieważ zabrakło miejsca tej humanity. Dodatkowo ulepszyłem swoją pałkę na plus 2 u kowala. Będę musiał troszeczkę sobie teraz pofarmić. Mam nadzieję, że na plus 2 mi wystarczy. I co, no i lecimy na Ornsteina i Smauga. No, zapowiada się, że to będzie naprawdę bardzo długi odcinek. Naprawdę bardzo, bardzo trudny dla mnie na pewno, żeby pokonać tych bossów. Zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. I mam nadzieję, że jednak będę w stanie z takim ulepszeniem pałki sobie poradzić z tymi bossami. Ilość potionów chyba tutaj za bardzo dużej roli nie będzie odgrywała w naszych zmaganiach tutaj z tymi bossami, z tą dwójką, dlatego że no w większości przypadków i tak pewnie po jednym strzale będę schodzić, dlatego biorę te potiony tylko i wyłącznie dlatego, żeby sobie zregenerować moje zdrowie po na przykład jakimś tam draśnięciu lekkim. Dobra, musimy teraz ominąć tych dwóch wielkich strażników, oni się chyba tam sentinele nazywają, na zwiki przynajmniej. No i tak czy inaczej, przechodzimy przez Foga, pierwsze podejście na bossów. Już się boję. Obejrzyjmy sobie cutscenkę. I oto oni, Ornstein i Smaug we własnej osobie. Już widzę, że elektryczne pociski lecą w moją stronę. I to jest zdalnie naprowadzane, cało naprowadzane. Dobra, muszę objąć jakąś taktykę, żeby wiedzieć, na kim się tutaj koncentrować. Ja myślę, że lepiej jakbym Ornsteina, czyli tego mniejszego, zabił. Dlatego, że Smaug by chyba wtedy nie był odporny na elektryczność i on też nie jest za bardzo odporny. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mogę się tutaj mylić tym wszystkim, co teraz mówię. Musiałbym przyjąć w końcu postawę bitewną, a nie taką pasywną, jak na razie. Bo to się dla mnie bardzo źle może skończyć. O, właśnie tak. Okej. To było takie małe rozeznanie, chciałem sobie przypomnieć jego wszystkie ciosy. Tak, tak, tłumacz się domu. Boże, ja myślałem, że on mnie jednym strzałem zabije, ale nie jest źle, zawsze mi jakiś tam milimetr życia zostanie. Nie wiem, ile HP miałem, pewnie jak z 5 może coś. No ale chociaż jest plus. Powróciliśmy do wyglądu naszego pierwotnego i teraz jestem bardziej przyzwyczajony do gry, wyglądając jak zgniły człowiek. Dobra, myślę, że jeszcze raz sobie, albo dwa nawet, dojdziemy tutaj normalnie. A od przyszłych już porażek, które będą na pewno, i to jest po prostu pewne, że będę gdzieś sporo śmierci w tym odcinku, no to od przyszłych śmierci po prostu będę robić cięcia i będziemy się widzieć przed Fogiem. Myślę, że to będzie najfajniejsze rozwiązanie. Jest to na całe szczęście, tak też powiem wam, 12 odcinek, a nie 13. Jakby to był 13, to by było w ogóle już gorzej. Dobra. Mam nadzieję, że jakoś sobie z tymi bossami poradzę, bo jeśli nie, no to nie wiem jak to będzie. Ale zobaczymy. Dobra, wchodzimy na bossa, podejście drugie. I teraz troszeczkę bardziej muszę się nastawić na atak. Bez wątpienia to by było dobra opcja. Bardziej póki Smaug jest tam dalej. Aha. Optymistyczne obrażenia, naprawdę świetnie, świetnie. Ulecz się demu. Idą. Smaug raszuje. Smauga bym chciał zabić. O, no tutaj to już są obrażenia jakieś konkretniejsze. Dobra, on się zablokuje w tym filarze. Coś teleport ci się nie udał. W ogóle do tego odcinka zapomniałem powiedzieć, że doliczę z 4 śmierci, bo... 4, tak, 4, bo 4 śmierci właśnie zaliczyłem dochodząc tutaj z Firelink Shrine. Od bossa z tego Pinwella, co ostatnio go pokonaliśmy chyba. Dobra, ładnie blokujesz tego mniejszego. O, jeszcze raszuje na mnie, świetnie. Chcę Smauga zabić najpierw, to będzie najlepiej. Znaczy nie wiem, czy najlepiej, ale najszybciej. 5 trafień tak naprawdę wystarczy mniej więcej, żeby go zabić tak na oko. O Jezu! A ja mu 2 albo 1. Nie! Fuck you! Kurde. Ulecz się. Dobra. Czy to był błąd? Zaraz się okaże. Nie, szczęście nie. Uderzę go? Uderzę. W ogóle dopiero się wesoło zrobi, jak Ornstein przejdzie w tą swoją drugą formę.
Uwielbiam te jego teleporty. No naprawdę, to jest piękne. Kurde. Więcej razy niż 5 muszę go trafić. No! Ale mnie zmasakrował. Wow. Dobra. No będzie wesoło, będzie bardzo wesoło. Ja tylko czekam już na tą finalną wersję naprawdę tego mniejszego, bo... No, nie wiem, czy dobrze właściwie robię. A, też mi radziliście, żebym zrobił sobie pałkę na ogień, że będzie dużo lepiej, ale po prostu nie mam czasu na takie rzeczy i pobawimy się trochę z tą pałką elektryczną. Mam nadzieję, że jednak jakieś tutaj szanse będę miał, ale się zagalopowałem, za daleko poszedłem. Sobie tutaj pójdziemy. Dobra. O Jezu! Dobra, już myślałem, że na sam dół spadnę. Dobra. Dobra. Za dużo do tego mówię, ale dobra. Okej. Okay. To jest ostatnie już dojście. Tak by the way na bossa. Następne już będę wycinać, żeby zaoszczędzić tutaj na długości tego materiału, bo potem połowa to jest dochodzenie, a druga połowa to walka i to by nie miało sensu, jeśli materiał by trwał jakieś 40 minut. Mam nadzieję, że w tym filmie, w tym odcinku uda mi się ich pokonać, tą dwójkę przeklętą. Myślę, że po pewnym czasie, jak już się tak wprawię, na przełomie takiego etapu walki z bossem, kiedy jest wprawa już, a załamanie, no to, że jak będę w tym etapie jeszcze wprawy, no to jako tako poradzę sobie i ich ubiję w końcu. Zajebiście. Muszę stosować chyba te słabsze ataki. To będzie chyba lepsza opcja. Znaczy te standardowe, nie słabsze, a standardowe. No słabsze też one są, zobaczę. No podobnie, a trochę szybciej. Jakby Smaug miał tą moc elektryczną, wpłyniętą z Ornsteina, no to by mnie teraz tym swoim, pod tym skokiem zabił, bo towarzyszyłoby temu jeszcze spore wyładowanie elektryczne. Chodźcie tutaj, chodźcie. Ale nie we dwóch, po kolei proszę. Sobie spokojnie idą. Straszne. Tak na luzie do mnie podchodzą. Jezu! Tak nie miało być. I znowu przeżyłem. Ale mam szczęście, kurde. Dobra. Boże, jakbym na takim pasku zdrowia utrzymał się i pokonał tych bossów, to by była po prostu, no, epickość. Wow. Nie trafiłeś. Naprawdę, muszę bardzo ofensywnie do tego podchodzić, ale jednocześnie zachować spokój i... Cały czas ostrożnie tutaj podchodzić do tej walki. Kurde, łatwo powiedzieć, naprawdę. Kiedy się walczy, to już jest trochę inaczej, no właśnie. Tym bardziej, jak się tak miniemy. Nie! Jezu, jak ja tego dokonałem, to nie wiem. Muszę za te filary uciec. No! Ucieknę, tak. Nigdy się nie obracaj do tyłu, no bossa. Tym bardziej, jeśli on potrafi się teleportować i cię przekuć. No i co się patrzeć, powinieneś, no właśnie, wracać na swoje stanowisko. Wiecie co, myślę, że ten film naprawdę będzie dla was prześmieszny i przezabawny, prawie jak Manus i Artorias w tej normalnej serii Moim Magiem. Tak czy inaczej, ja teraz się z wami pożegnam na sekundkę i widzimy się od razu przed bossem. W drogę już będę wycinać po prostu, chyba że coś nadzwyczaj śmiesznego się po drodze zdarzy, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji i takiego momentu. Dobra, widzimy się przed bossem. Dobrze, już jesteśmy przed fogiem. Praktycznie musiałem użyć jednego potiona, dlatego że spadłem ze schodów. Myślałem, że nic mi się nie stanie, straciłem trochę zdrowia. Wolałem sobie zostawić zdrowie na maksymalnym poziomie, dlatego żeby przetrwać ten atak Ornsteina, co mi zawsze zostaje milimetr HP. Dobra. Prawda, nie wiem, czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie, jakbym Ornsteina zaatakował, a nie Smauga najpierw, no ale Smauga jest prościej zabić. Zobaczymy, jak to będzie. Najpierw zabijmy jednego z nich, a potem będziemy się zastanawiać, którego lepiej opłaca się zabijać pierwszego. Nie! Ulecz się. W ogóle mam nadzieję, że w Dark Souls 2 takiego motywu z takimi dwoma bossami nie powtórzą, ale... No znając tutaj twórców, no to oni naprawdę bardzo lubią powtarzać ten sam motyw, jak na przykład... w swoich grach, jak na przykład, nie, no, przykładowo patrzę z Hiena, który nas w ten sam sposób, Jezu! Zawsze troluje, kopie nas i spadamy w przepaść z kilku metrów i potem nas się śmieje, a potem nas przeprasza i chce oferować swoje usługi handlowe. Więc myślę, że takich dwóch bossów możemy się spodziewać w Dark Souls 2, tym bardziej, że
No, był dosyć fajny odzew od tutaj community, robiąc różne przeróbki z tymi bossami. Jeśli twórcy to zauważyli, a na pewno to zrobili, no to w Dark Souls 2 możemy się spodziewać podobnego bossa. Tak czy inaczej, widzimy się przed fogiem. Dobrze, jesteśmy już praktycznie przed fogiem, wystarczy, że pokonamy te schody. I przechodzimy przez niego. Kolejne podejście, nie wiem, czy trzecie albo czwarte już z kolei. Nie ma to znaczenia za bardzo. Wow! Wow, 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 wow! Jak on mnie trafił? Dobra, uleczę się. Może uniknę tego? Tak jest. Spierdzielił to! A ten mnie przekuł. Kurde, odczep się. Runsteinie. Albo wiecie co? Może teraz spróbujemy go zabić najpierw. Ale znając szczęście moje, to teraz jak się na nim skupię, to Ornstein będzie częściej. To Smaug będzie przy mnie częściej, a nie Ornstein. Zobaczymy. No właśnie. No właśnie, już szarżuje na mnie. Jezus! Jak on tego dokonał? Boże, nie mam pojęcia. Przecież zazwyczaj, kiedy on mnie trafiał tym, to mi zostawiał kawałek zdrowia, a nie, że mnie zabijał jednym trafieniem. Przez takie momenty naprawdę upewniam się w stwierdzeniu, że nie umiem grać na SD1. Dobra, ale jest zabawa i o to właśnie chodzi. I jak już. I właśnie chodzi o to też, że mimo że ja wiem, że nie potrafię grać, to jeśli przejdę już grę, takie wyzwanie, bo to nie jest zwykłe SL1, bo bez ekwipunku na SL1 zazwyczaj się nie przechodzi, to nie jest jakiś tam standard. To naprawdę będzie spora satysfakcja, bo zazwyczaj na SL1 się przechodzi z pyromancją, z ekwipunkiem, z pałką też ulepszoną maxa, tak jak w moim przypadku właśnie, która jeszcze nie jest na maxa, ale pewnie będzie kiedyś, jeśli mi się zechce. No, ja nie używam nic po prostu, tylko broni, a na większości SL1 właśnie się przechodzi z ekwipunkiem pełnym, najlepszym jaki można mieć na takim poziomie i to jest troszeczkę łatwiej, ale dobra, tak czy inaczej. Zobaczymy jak teraz mi pójdzie, kolejne podejście. Chodź, Ornsteinie, skoro tak ci się spieszy, ja pieprzę. Nie! Ale to był błąd. Boże, jak to było głupie. Dobra, widzimy się za chwilę jeszcze raz. Dobra, jesteśmy przed fogiem i teraz naprawdę się śmieję z tego, że zastanawiałem się, czy mi 15 potionów starczy, jak naprawdę powinienem się zastanawiać nad tym, czy po prostu będę w stanie w ogóle tych bossów dwóch pokonać. O, ładne uniki jeszcze. Wow, teleportacja, a ten szarża. No, świetnie. No! Taki wielki, taki zwinny. O, gdzie oni są? Tam jest dwóch? Tak, tam jest dwóch. Wow. Kurde, no. Nie idź nigdy na taką wymianę z Ornsteinem, baranie. Ale kolumna się zbugowała, bo jakby została rozwalona, ale tak naprawdę stoi. Dobra, nieważne. Dobra, słuchajcie, jesteśmy trochę dalej niż przed fogiem. Niż zazwyczaj startowałem nagranie, ale dlatego, że chcę wam coś przekazać. Słuchajcie, teraz spróbuję przejść albo bez komentarza, albo naprawdę skąpym komentarzem, dlatego żeby się skupić na tej walce i zobaczyć, czy będzie tego jakiś efekt. Tak więc będę teraz dużo mniej mówić lub w ogóle. Trafię. Musimy na Smaugę najpierw. Chodźcie, chodźcie. Nie ty. No nie ty. A? Musiałem się aż podrapać. Kurde, z nerwów. Ja, jeszcze młotem zablokował to. Jeszcze miał czelność. Szkoda, że sobie damage'a nie są w stanie nabić. No, jak on nie trafił, jak przewrót zrobiłem, no! Dobra, jesteśmy przed fogiem już praktycznie. Jeszcze po drodze zobaczyłem wiadomość, która się pojawiła o treści powodzenia. A, zbliża się cios w plecy, no świetnie. Chyba teleport. Dobra, przejdźmy tutaj i zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Jeszcze raz spróbujemy tak troszeczkę bez komentarzy. Ale śmiesznie jakby się dało ich dwóch naraz zabić. Tak wiecie, w pierwszej formie to by było naprawdę śmieszne. Już chyba po raz kolejny mówię, będąc na tych bossach o tym rozwiązaniu.
Jeśli ktoś z was wie, czy to jest możliwe... Jezus Maria! To niech mi da znać w komentarzach. Lecz się! No jak? Dobra, wpakowałem się między ich dwóch, ale... No ja... No nie! Dobra. Muszę się ogarnąć, i dać radę. No i co się patrzysz na to moje truchło, które znikało? Zamiast się cofać. Dobrze, witam was ponownie. Kolejna próba, kolejne podejście. Tym razem postaram się komentować, może nie tak dużo jak normalnie, ale... Mam nadzieję, że to zrozumiecie. To jest po prostu sytuacja wyjątkowa, a mianowicie wyjątkowy boss! Naprawdę się nie opłaca bić dwóch tak jak popadnie, bo po tym jak jednego zabijemy, ten drugi tak odzyskuje zdrowie i jeszcze zmienia swoją formę, że na przykład rośnie i zyskuje moc tego drugiego. Więc tak naprawdę jedyną opłacalną opcją jest skupianie się na ich dwóch i jednocześnie tych dwóch osobistościach. Tak, tak. Jak jeden jest chwilę nieaktywny, no to drugi go uratuje. I ten mnie jeszcze rozdeptał. No dobra, teraz to rozumiem, bo się rzuciłem mu pod nogi. Ale... Dobrze, jesteśmy ponownie tutaj przed Fogiem. Nie wiem, które to jest pojęcie, już straciłem rachubę. Wchodzimy i zobaczymy, jak to będzie. O, zblokował. Nie! Kurde. Tak tam z tą błyskawicą spamuje. Najlepiej, że przez niego to przechodzi. No tak, 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 tak. W ogóle mnie młotem nawet nie trafił i zabrał mi całe zdrowie. Ja bym to zaliczył jako musięcie, takie delikatne, ale okej, sobie potem zobaczę na filmie. Może się mylę. Ok, wracamy do gry. Miałem króciutką przerwę. Musiałem sobie odsapnąć. Mam nadzieję, że teraz będę już świeższy, że moja gra będzie lepsza i że będą widoczne jakieś pozytywniejsze efekty w tej walce z tą przeklętą dwójką. Dobra, chodźmy, zobaczymy, jak to teraz będzie. Już nie będę cięcia tutaj robić, bo tam naprawdę nie ma sensu. Zobaczycie, jak zresztą tutaj sobie dochodzę. To jest naprawdę momencik. I już tutaj praktycznie schodzimy. Tam mamy Foga. No chodź tutaj, strażniku. Dobra. No i będę musiał na tych tutaj właśnie strażnikach, powiedzmy sobie, pofarmić grudki, bo z nich tak już wypadałem, ale podobno w ruinach nie wyglądał lepiej. Jeszcze ten pierś nie będę musiał zdobyć z fortecy Sena, ale to są naprawdę nieistotne szczegóły na tą chwilę. Skupmy się na tym, co się tutaj dzieje, a dzieje się bardzo źle. Gorsze jest to, że po prostu czasami się nie da ogarnąć, co jeden robi i co drugi jednocześnie, bo kamera na to nie pozwala najzwyczajniej w świecie. I to jest straszne. Szkoda, że mu na przykład nie jest w stanie nic zrobić takim atakiem. To by było naprawdę fajne. Nie, będę musiał, wiecie co, jednocześnie go bić. Znaczy, raz tylko. Raz i tym słabszym atakiem. To będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Na tą porę, bo atak z wyskoku widzę, że się nie za bardzo sprawdza. Jest za długi trochę. Chyba, że będę musiał go dosięgnąć, jak na przykład tutaj chciałem, ale... Oczywiście. Oczywiście, no! Czemu by nie? Czemu by mnie nie zabić? No dobra, spokojnie, spokojnie. Może kiedyś się uda. Ja nie wiem, czy to jest wykonalne dla mnie. Nie, no jest, jest. Ja muszę po prostu tego jednego zabić, wtedy już będzie dużo lepiej. Tak, muszę się pocieszać, no.
W ogóle okno jest otwarte. Otworzyłem sobie, bo było naprawdę bardzo duszno. No tam możecie coś w tle słyszeć. Ale okej. Okay. Zróbmy cięcie. Wow. Dobra, jesteśmy ponownie. Prawie dostałem, ale na szczęście mi się udało przeżyć. Straciłem potiona, bo przez upadek musiałem tam, jak przeskakiwałem te schody, zregenerować sobie pasek zdrowia. Będzie teleport? Będzie oczywiście, standardzik. Wiecie co? Skupmy się może na nim teraz. Leci już. Ten wielki! Smog. Nie! Proszę. Dobra, zablokował mnie filar. Okej. Jezu! O Jezu, ale głupiego wywaliło. Ulecz się. Chyba najlepszym sposobem będzie to, abym odbiegł daleko. Liczył na to, że ten mały się do mnie Ornstein przeteleportuje. Ale nie teraz! Wtedy co, Smaug będzie daleko? No ale nie, no Smaug mnie zabije, czemu by nie? Nie, lepiej bić najpierw Smauga. Łatwiej będzie mi go zjechać. Dobra, widzimy się za chwilę. Wow! Kurde, jesteśmy ponownie. Jak już prawie przed wejściem na bossa ginę, no to widzę, że zbyt fajnie teraz mnie raczej nie pójdzie, no ale... Nie można tak myśleć. Trzeba wejść i zobaczyć, jak to będzie. Okej, wchodzimy. I zobaczmy. Fuck you, Ornstein. Skupiam się na Smaugu. Kurde, on tym młotem trafił. Jezusie. Tak. Teleport. I elektryczność. Jakby mnie to trafiło, to bym chyba na jeden strzał zszedł. Walczą między sobą, czy co? Nie wiem, może jednak tą pałkę na ogień powinienem był zrobić. No przecież... Ta dwójka jest niemożliwa po prostu. No ja nie mogę! Masakra. Wow! Czekajcie, na chwilę zrobię przerwę. Dobra, witam was bardzo serdecznie ponownie. Znowu zrobiłem sobie króciutką przerwę, tak? Poszedłem się teraz napić, bo mi zaschło w gardle już od tego darcia mordy. I mam nadzieję, że teraz pójdzie mi dużo lepiej, no. Nie wiem, ile to już jest śmierci, ale tak... Strzelam, że jest około 15 jeszcze w tym odcinku zostało nabite. I nie wiem, ile on trwa, bo na stoperze już mamy 60 minut nabite ponad. Grubo godzina ponad. Ale to pewnie przez te przerwy wszystkie, więc nie wiem, jak to będzie. Mam nadzieję, że tego filmu nie będą się dzielić na dwa partie. No ale zobaczymy. Dobra, teraz wielkie skupienie. O Jezu, wezmę ten kursor. No właśnie, chciałem wziąć kursor, no i kurna, tak jest właśnie później. Weź spierdę. Dobra, teraz trzeba się ogarnąć. A coś mu się nie udało. Dobra. No i właśnie się powiedzieć, że teraz będzie okazja, żeby go ubić. Chociaż, no pobić troszeczkę, no to nie, oczywiście. Musiał ten się przypamiętać i mnie przekuć jeszcze. No i znowu tak sama sytuacja. Kiedy ja mogę go uderzyć, to on akurat wyprowadza swój cholerny, strasznie szybki, niebezpieczny atak. Mam mniej więcej zarys taktyki. Kiedy Smaug zbiera się po ataku, to chcę go wtedy uderzyć, ale na razie, kurde, ta taktyka jest słaba, bo Ornstein skutecznie zawsze wtedy jakoś o dziwo mnie trafia. Zawsze. Albo kiedy go już uderzę, kiedy Smaug go uderzę, albo kiedy zamierzam to zrobić. Przed teraz będę okazję. Czekać, czy mnie ten trafi znowu? Nie, nie trafił. Tutaj mógłbym walczyć naokoło tego filara. Duże miejsce jest nawet. Niezłe miejsce. Na walkę. O! Ale musnął mnie tylko tym razem.
Kit z tym, że upadł na mnie, mnie zmiażdżył. Teraz mnie musnął, ale wtedy jak mnie młotem nie trafił, to mnie zabiło jednym strzałem. Kurde, nie podejdę tam. To jest zbyt ryzykowne. O! No. No jasne. Powinienem się teraz uleczyć. No ja nie mogę. Jo, mnie, ale trafił mnie. Oczywiście, dobra, teraz nie mam tutaj żadnych tutaj podstaw, żeby narzekać na to. I wiecie co, chyba tak sobie zrobię, bo mnie trochę wkurza ta kamera, że jest za wolna. Wezmę sobie w opcję, wejdę. Szybkość kamery, no jak jest na zero, no to się nie dziwię, że jest wolna. Jak teraz będzie? Nie wiem, czy nie jest też za wolna. Nie, trochę, może być kamera, dobra. Czy bym miał na zero? Nie wiem. Tak jest dużo lepiej przecież. Dobra, widzimy się na bosie. Dobra, przechodzimy przez foga. Zobaczymy jak teraz będzie. Postaram się zastosować do tej mojej taktyki. Tylko troszeczkę uważnie, gdzieś kursor mnie teraz znowu nie rozproszy na początku walki. Okej, wbił się. A teraz z taką kamerą to ja mogę walczyć. Kurde, miałem nie atakować z wyskoku, właśnie dlatego. Zablokował swojego. A tego już nie zablokował. Kurde no. No, nie miałem gdzie uciec. Dobra, czyli praktycznie jesteśmy przed fogiem i tak się zastanawiam. Nie wiem co będzie gorsze, czy kilkugodzinna walka z tym, z tą dwójką, z tym bossem, czy kilkugodzinny montaż tego filmu. No ale dobra. Chociaż przy montażu będę się śmiał pewnie z siebie. Tutaj na razie się tylko denerwuję, więc pewnie montaż będzie trochę lepszym rozwiązaniem. Okej. Patrzmy na to co teraz się dzieje. Najpierw muszę ich pokonać, żeby móc to montować w ogóle. No pięknie, a w ogóle od czego to zależy, kiedy on mnie podbija, kiedy ja tracę całe życie, a czasami tylko fragment. Naprawdę tylko nie wiem, o co czasami chodzi. Wiem, że to ogólnie jest zależne od tego, jak tak naprawdę trafi mnie tym młotem, ale przecież wtedy... Dobra, nieważne, nie będę rozgrzebywać tej sytuacji cały czas. W ogóle coś na dworzu szczeka. O pięknie, no ja pieprzę, no! Dobra, już praktycznie doszliśmy. Uleczę się tylko, bo na tych dwóch prawie umarłem. W ogóle za oknem straszne hałasy, są jakieś dziecko się drze. Jest jakiś szczeka, ptaki hałasują, no ale okej, okay, mam nadzieję, że nie będzie tego za bardzo słychać. No. Żebym ich tylko trafiał za każdym razem. No jasne, tak jak oni mnie. Okej, okay, okej. Jakby włócznia Ornsteina dawała takie ataki, jakie on ma, to teleportacja to by była naprawdę fajna broń. Nie jest. Chyba miałem, ale wątpię. Kurde no, spamuje mnie jak będę tak dalej znowu grał. Beznadziejnie, że będę stać w miejscu, dawać się okładać tylko. Muszę w końcu się wziąć tutaj w garści. Przejść na ofensywę taką, no zmasowaną, no i teraz też nie zginąłem, a wtedy ginąłem, nie wiem o co chodzi. Nie, że narzekam, że nie zginąłem, ale... Dziwne to jest, że wtedy mnie zabił. Zajebiście. Wiecie, ten materiał... proszę was też, żebyście trochę inaczej trochę ocenili, bo... Tak jak zawsze materiały, kiedy się wkurwiam na włosach, bo... No wtedy to już po prostu emocje biorą górę czasami, kiedy już się ginie miliard razy na tym samym bossie i się wkurza na wszystko. Nie bierzcie dokładnie tego wszystkiego, co ja mówię, tak naprawdę. Wszystko tak jest pewnie moja wina. Tylko w tym momencie po prostu nie jestem w stanie jeszcze tego zauważyć. Kiedy będę oglądał film, to już na pewno zrozumiem swoje wszystkie błędy i będę się sam z siebie śmiał. Dlatego spoko. Okej, już 800 HP mniej więcej stracił. Oj. Smaug, nie ruszaj się tak, bo się zmęczysz. Orunstein tutaj tak sobie spokojnie idzie. Mówiłem Smaug, uważaj, bo się zmęczysz. Nie szarżuj mi tak. Nie, tam się nie będę pakować, bo dwóch jest. Nie będę aż taki... Kurde. Nastawiony tylko na to, żeby jak najszybciej ich
dobić. Nie wiem, jak mnie nie trafił, ale to był fuks. Znowu. O, no nie wiem, już myślałem, że Smaug chce skakać. To jest najfajniejszy atak. O właśnie, bo wtedy mam szansę go uderzyć kilka razy. No przynajmniej raz. Nie wiem, czy topór by nie był lepszym rozwiązaniem, powiem wam. Ten, co używam na początku, niż ta pałka, bo on jest trochę szybszy. Fajniejsze ataki niż ta pałka. Znaczy szybsze, tylko fajniejsze na pewno. Ale okej, jest naprawdę bardzo blisko do historycznej chwili pokonania chyba jednego z nich. Nie! Czekam, bo jakbym zabił Smauga, to od razu się pojawię przy tym wielkim Ornsteinie, a to nie będzie przyjemna sprawa. GIN! Nie! Ja pieprzę! Czuję się normalnie, jakby mi zabrakło tyle HP do zabicia ich ostatecznie, już drugiego, tego w drugiej fazie, a nie jednego z dwóch, ale i tak się strasznie wkurzyłem w tym momencie, bo... No nie wiem, no nie wiem, czy to popełniłem teraz błąd, że się rzuciłem na to trafienie ostateczne, ale już chciałem przewrót robić pod koniec, więc... Nie wiem, czy powinienem siebie winić. Nieważne, nieważne. Dobra, czy będę też szczęścia robić, bo to już praktycznie jesteśmy przy bosie. Ale, pff, Boże, nie, niemożliwa sytuacja, niemożliwa po prostu. Czekaj, aż się napiję. Soczek na uspokojenie. Oczywiście. I tak. Ciebie tutaj sobie łatwo wyminę. Ale tego drugiego już nie. Wszystko się sypie, zaraz jeszcze będę ginąć w drodze tutaj. Ale nie, no teraz była dosyć dobra taktyka, wiecie, na... Tak trochę na farcie jechałem w wielu momentach, ale ogólnie nie było aż tak źle. No ja po prostu tej dwójki nienawidzę, bo nawet na... Podczas normalnej gry ja miałem problem, żeby ich samemu zabić i... Wiele razy korzystałem z pomocy innych osób. Przecież zdaję sobie sprawę, że do takiego etapu, że prawie zabiłem sam Smauga na SL1, gdyby mi ktoś dał taką postać od razu, jaką ja teraz gram, bez tego wszystkiego, co ja sam już tutaj przeszedłem, to nawet bym nie dał rady, żeby doprowadzić do takiego stanu i tak mu życie zjechać, więc naprawdę jestem zadowolony z tego postępu, jaki jest. Dla was pewnie nie jestem zauważalny za bardzo, ale chociaż może dla niektórych tak, ale dla mnie moje ocenienie naprawdę trochę lepiej już gram niż na początku. Chociaż jeśli chcecie zauważyć tą różnicę, to sobie włączcie mój pierwszy let's play. Tym tankiem, co wyglądałem jak Smaug, miałem jego zbroję. Chodziłem i przyjmowałem tak naprawdę wszystkie ciosy, bo nie umiałem ich unikać. I porównajcie sobie z tym, co tutaj się teraz dzieje. Może nie akurat, wiecie, nie patrzcie na pryzmat tego, jak ja gram tylko przez jeden odcinek. Ten akurat, w którym jestem już wkurzony i moje umiejętności, to kwestia jest naprawdę dyskusyjna, ale ogarnijcie sobie tak ogólnie, mając na myśli całą serię to tego wyzwania. Świetnie. Jak ja cię Ornstein nienawidzę! Wolę walczyć z takimi, naprawdę, dwoma Smaugami niż z takim Ornsteinem. No i znowu, kiedy miałem Smauga uratować, no to on ratuje jego grubą dupę wtedy. No i mnie zabija jeszcze, o, czemu by nie? Ja się nie podpisuj już tutaj. Wielki zapłon. Wielki zapłon to ja zaraz będę miał, jak się wkurzy. Dobra, widzimy się przed bossem. Dobra, jesteśmy już praktycznie przed fogiem. Teraz się skupiam, jakby wszystko było od nowa. Jakbym pierwszy tutaj wchodził, będę się zachowywać. Dobra. Był unik, idziemy sobie tędy. Prost na Smauga, który mnie podrzuca. Zaraz Ornstein się pojawi, przykuwa mnie, albo trafia mnie elektrycznością. Smaug na mnie skacze i mnie zabije. Na dwójka za Norlondo. Jezu! Mamy teraz szczęście. W ogóle... Trochę masochistyczne podejście, ale mam nadzieję, że będzie więcej tak trudnych bossów Dark Souls 2, ale nie, że będziemy walczyć z dwójką. Ale powiem wam też jeden fakt, bo na Facebooku to podawałem, a wiem, że mało osób nie lajkuje mój tutaj fanpage, to jest zrozumiałe, bo nie każdy ma Facebooka i nie każdy ma ochotę, ale tak czy inaczej, słuchajcie, mam takie dla was info, że w Dark Souls 2
Będzie boss, taki gigant, który mi trochę się kojarzy z Tower Knightem. Swoim... Tam po tym co widziałem przynajmniej, po tym co udało mi się zaobserwować. No fajnie, ciekawe jak mnie trafiłeś, jak walnąłeś obok mnie, ale nieważne. Przynajmniej skończę swoją myśl i nie będę musiał się na was skupiać. Nie patrzę na was, mam focha. I słuchajcie... Jest taki gigant, który mi przypomina osobiście Tower Knighta. Jest takim wielkim, gigantycznym lustrem, który chyba pełni funkcję również tarczy. I na tym trailerze była pokazana scenka, kiedy on wbija tą tarczę za naszego bohatera i z tego lustra, z tej tarczy, znaczy pojawia się tam postać z Dark Souls 1, tego rycerza, który nas chyba uratował właśnie z azylu. Bije to lustro pęka i on się przyzywa. I walczy z nami. I ktoś się napisał właśnie w komentarzach, że ten koleś, który właśnie za tym lustrem wygląda jak ten rycerz z azylu, a twórcy odpisali, że ma rację i ten boss generuje jakby twój mroczny cień, jeśli tłumacząc dosłownie, z Dark Souls 1. I napisali creepy. Creepy, creepy, dokładnie. Więc no... To będzie ciekawe w Dark Souls 2, kiedy będziemy walczyć z takim Tower Knightem plus swoją własną postacią z Dark Souls 1. Wyobraźcie sobie, jakbym natrafił na tego swojego maga na początku gry przykładowo, bo nie wiem w jakim etapie tak naprawdę ten boss występuje w grze, bo tego chyba jeszcze nikt nie wie z wyjątkiem twórców i pewnie testerów gry. Ale nieważne, dobra, będzie teraz kolejne cięcie, dochodzimy na bossa i zobaczymy jak to będzie. I obawiam się, że chyba już za długo to trwa, bo... Bardzo dużo czasu na liczniku już mam, więc chyba będę musiał zakończyć odcinek niedługo, ale zobaczymy sobie. Po tej próbie podliczę wszystkie klipy, ile mają i zakończę film. Albo kontynuuję go. Albo będę go kontynuował. Zobaczymy. Okej, jesteśmy ponownie przed Fogiem. Wchodzimy. Mam nadzieję, że w końcu uda mi się chyba jednego z nich zabić. No to już by była połowa sukcesu tak naprawdę. Niesamowicie bym się wkurzył, jakby w końcu już mi się udało zabić tego... Smauga, a potem by mnie mały Ornstein, znaczy ten duży Ornstein już zabił. Okej, o i właśnie to mi się podoba. Tak muszę walczyć. Bardzo ofensywnie muszę podchodzić. I zobaczcie, już na sam wstępniak połowa zdrowia bossowi została odebrana. No, takich sytuacji nie lubię. Kiedy jeden robi unik, drugi mi trafi. Nie! Tam ładnie smał. O Jezu! Fatalnie smak! Oj, kurde, żyje! Zapomniałem, że tutaj na atak. Ja! Jakby nie patrzy, to mnie uratował. Jezu! Co tu się dzieje? Czyżby to był jakiś znak, że tym razem może mi się w końcu uda? Nie! I ostrożnie, nie ma się co rzucać na hity, bo jeden hit albo dwa i już nie ma. Dobra, ostrożnie, ostrożnie. Ale fajnie, będę więcej widział chociaż. Ten cios jest dosyć rzadki. Rzadko spotykany u Smauga. Ten jest dosyć częsty u Ornsteina. Lecz się. Lecz się, dym. Nie wiem co tu się stało, ale to mi się podobało. I więcej takich akcji. Chyba byłem aż za blisko niego, żeby on mnie tym swoim młotem mógł wielkim dosięgnąć. Wow, 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 wow! Tego nienawidzę. O, po mnie? Seems legit. Czy nie chcę tam w końcu z wami walczyć. Jakby Smaug nie mógł teraz zaraszować na mnie i podskoku swojego zrobić. O! No! Tak! I mnie zabije! Ja już myślałem, że taki mega fail będzie.
Tam jest Ornstein, no nie mam jak tam, po co tam podchodzić nawet. Kurde no. Jedno trafienie znowu. Nie! Nie! Teraz albo nigdy! Jest! Zabiłem Smauga, jak najdalej teraz trzeba uciec. Bo teraz Ornstein wchłoni duszę Smauga i przejdzie w swoją finalną już formę, finalną postać. Zobaczcie sobie kastenkę, już tutaj nie powstrzymuję się od komentarza, bo emocje biorą górę. Zobaczymy, jak się teraz pójdzie. Teraz naprawdę muszę się niesamowicie skupić. Mój komentarz może być naprawdę zerowy, może być beznadziejny. To się dla mnie teraz aktualnie nie liczy, bo się liczy tylko to, żeby był postęp i żebym go zabił. Teraz się skupić muszę maksymalnie, ale teraz będzie hardkorowo również, bo on jest chyba odporny na elektryczność dosyć sporo, z tego co mi się wydaje. No i zobaczymy. O, oczywiście te zajebiste strzały elektryczne, które mnie będą zabijały jednym strzałem, będzie on co chwilę też stosował. Plus, oczywiście, skoki Smauga, tylko w połączeniu z elektrycznością. Co?! Nie! Jeszcze mnie rzut zabije! Dobra, na szczęście damage on nie nabija. Najgorsze jest to, że ja jego ciosów nie znam teraz kompletnie, bo to jest moje pierwsze podejście. Nie wiem, czego ja mam się spodziewać tutaj, ale to mi się nie podoba, że mnie znowu nabił. Rzuć mi daleko. Niezbyt dobrze. Słaby rzut. Uuu, przepraszam! Jezu! Wybaczcie za te moje krzyki, ale wy mnie dobrze znacie, że ja czasami po prostu się nie powstrzymam. Jak ja tego uniknąłem, nie mam pojęcia. Ja pieprzę! Nie wierzę, myślałem, że przeżyłem to. Kurde! Ale było nieźle. Było nieźle i słuchajcie, z tego co widzę, to na 100% to już jest za dużo czasu, bo to jest godzina 20... Nie, godzina 34 minuty właśnie minęło nagrania czystego, nie wiem ile to wyjdzie po montowaniu, ale na pewno wyjdzie dużo, dużo, dużo czasu, dlatego zakończę teraz odcinek w tym momencie. Widzimy się w następnym, najpewniej właśnie w przyszły weekend. I naprawdę dziękuję wam za to, że oglądaliście to. Mam nadzieję, że się uśmialiście i ja mam nadzieję, że w następnym odcinku nie będziecie mieć powodu do tego, żeby się śmiać, dlatego że uda mi się go pokonać za pierwszym razem. To było tyle. Wiem, że bardzo nie ogarniałem, ale pod koniec już miałem nadzieję, że uda mi się jednak odwrócić tą moją szalę trochę, no, na swoją korzyść, że uda mi się ją szanować i nie wiem od czego to zależne jest, ale czasami, jak widzicie, kompletnie nie ogarniam, że ginę bez trafienia bossa, czasami jak się już postaram, to jestem w stanie mu zagrozić nieźle. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że wam się podobało, możecie pisać mi rady w komentarzach poniżej, tylko jeśli chcecie pisać, żebym zdobył jakąś pałkę elektryczną, czy ognistą, czy coś, to ja po prostu tego nie zrobię, bo ja nie mam czasu na to, więc do takich rad po prostu się nie będę stosować, ale jeśli macie jakieś propozycje, na przykład jak uniknąć jakichś ciosów Ornsteina, czy może najpierw lepiej zabić Smauga, czy co, znaczy ja najpierw zabiłem Smauga, ale czy najpierw powinien zabić może Ornsteina, a potem sobie Smauga zostawić na ulepszonego, dajcie mi znać w komentarzach poniżej, czekam na wasze rady. Widzimy się w następnym odcinku z wyzwania w następnym tygodniu, w następny weekend. Ja wam dziękuję jeszcze raz bardzo serdecznie za uwagę, za to, że jesteście, za to, że oglądacie, za to, że komentujecie, oceniacie, subskrybujecie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Dark Souls Wyzwanie lub w jakimś innym odcinku z innej serii. Zachęcam was również do oglądania innych serii, lajkowania w profilu na Facebooku i to było na tyle. Nie będę się tak rozgadywać, bo to nie ma sensu. Dzięki za uwagę, cześć, pozdrawiam, do usłyszenia, trzymajcie się, na razie, cześć!